Bemowo FM. Nas słucha się lepiej. Bemowo FM. Bemowo FM. Radio. Bemowo FM. Nas słucha się lepiej. No i słowo się rzekło, kubułka opłota, czyli przede mną zaczynamy robić, właściwie będziemy rozmawiać sobie na antenie Radia Bemowo FM o przedszkolu Puchatek, ze mną pani Agnieszka Stępień, właścicielka przedszkola Puchatek oraz pani Anna Czarkowska i tu przeczytam, dyrektor pedagogiczny przedszkola, tak, to pięknie się nazywa. Zgadza się. Drogie panie, nie będę tutaj w ogóle oszukiwał, nie będę tutaj w ogóle ściemniał, no znamy się od paru lat, tak, umówmy się, wychowałyście mi tutaj mojego syna. Tak, właśnie wspominałyśmy dzisiaj, tak? Tak, dokładnie. O, trochę czasu minęło od tego, to już 8 lat. Tak, to 8 już. lat odkąd? 2006 rok. No, to był początek, to wtedy pamiętam, tak. Otworzyliście, panie, miałyście jeszcze drobne opóźnienie, nie od września, od października się rozpoczęła ta przygoda. Niestety, tak. No, ale jak pani wspomina ten moment, pani Agnieszko? No, szczerze mówiąc, bardzo sentymentalnie z jednej strony, z drugiej strony wiem, że to był czas taki mocno dużych nerwów, dużego stresu. Ja obserwuję samo Bemowo, jak przez ten czas się rozwinęło, miejsce, w którym, jak ono wyglądało w momencie, kiedy powstawało przedszkole, jak wygląda teraz. Także to już samo mówiło za siebie. Wszędzie dookoła budowa, przedszkole też w budowie. Także no taki czas stresu, ale z drugiej strony, jak pomyślę sobie teraz przez te wszystkie lata, to chyba był taki czas, w którym wracam z sentymentem do przedszkolaków właśnie, które były na samym początku, rodziców, którzy jednak bardzo nas wspierali w tych początkach i dodawali skrzydeł w różnych takich momentach, które wydawały się już nie do rozwiązania. Także to fajny czas. No ja pamiętam, że to było na razie jeden budyneczek, jedno miejsce, tak. A teraz w tej chwili przedszkolo to już dwa odrębne tak naprawdę. No tak, przedszkolaków chyba 15, albo nawet nie wiem, czy było 15. Teraz jest 120 przedszkolaków, także zdecydowana różnica. Jak pani Aniu się zarządza taką grupą przedszkolaków stuosobową? Bo to jednak mimo wszystko musi być gwar i taki hermider niezły. No to potrafią dzieciaki trochę zamieszania wprowadzić. Tak, no jak już koleżanka powiedziała, 120 dzieci, to jest nie lada wyzwanie na pewno. Plus do tego jeszcze osoby, które pracują z tymi dziećmi, więc ta liczba osób, nad którymi trzeba zapanować, się pomnaża. No ale no, uważam, że dajemy sobie całkiem nieźle radę wspólnie. Ponieważ sama liczba, ilość dzieci też mówi za siebie, a poza tym proponujemy dzieciom ciekawy program, w związku z tym one są bardzo zaangażowane, chętnie przychodzą. Bardzo miło nam jest, kiedy na początku, miło jest nam, kiedy dzieci wychodzą z przedszkola na przykład denerwują się: o tato, dlaczego już przyszedłeś po mnie? Sam ja tego doświadczałem, zostać, sam prawda? Tego doświadczałem, dokładnie. Tak. Bywa na początku, no kiedy przychodzą młodsze dzieci, trzylatki, że we wrześniu troszeczkę to wygląda inaczej, popłakują, ale właśnie miło jest zobaczyć to, kiedy po 2-3 miesiącach rodzice przychodzą i mówią: rzeczywiście miałyście panie rację, dzieci już są szczęśliwe i zadowolone. No i te dzieciaki mają naprawdę wiele atrakcji, o tych atrakcjach będziemy oczywiście mówić, a jeszcze tylko na chwilę do początków nawiążę. Pani Agnieszko, Puchatek, to nie jest miś Puchatek, to jest puch taki. Skąd w ogóle pomysł na nazwę? Tak. No ja szczerze mówiąc, jak nie miałam dużo czasu na to, żeby tą nazwę nadać przedszkolu. Pierwszą myślą, która się narodziła, to miejsce, które chciałabym stworzyć, żeby one były takie miłe, puchate, cieplutkie, i stąd narodziła się nazwa Puchatek. Co prawda powiem szczerze, że coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy ta nazwa, ponieważ jednak niestety okazuje się, że Puchatek
w mniemaniu dzieci coraz częściej no, utwierdzam się w przekonaniu, że jednak przypisana jest do tego jedynego misia, Kubusia, tak. Puchatka. I czasami zastanawiam się nad zmianą może, żeby też jakby zachować formę czegoś puchatego do tego naszego stworka, który jest naszym logo. Ale jeszcze decyzja nie jest podjęta. Nawet robiłyśmy ostatnio ankiety takie dla rodziców, czy nadać inne imię temu naszemu stworkowi, żeby jednak tego puchatka zostawić Kubusiowi, tutaj naszemu stworkowi nadać inne imię, ale są tak podzielone opinie, że nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie. Ja będę oczywiście, jeżeli mogę powiedzieć, będę protestował. Chcę, żeby puchatek został. No bo ja jednak chyba jakby dużo nie patrz... takich głosów jest. Tworzy się tradycje jednak, jakby no nie tak, patrząc. No tak. To jest miejsce, które już wychowuje po raz kolejne pokolenie, można przedszkolaków powiedzieć. Nie wiem, czy to takie trochę trafne określenie, ale mam nadzieję, że za 20 lat, bo życzę temu przedszkolu, żeby ono trwało, w tym miejscu najlepiej, za 20 lat te dzieciaki już będą przyprowadzać swoje dzieciaki do tego miejsca. No na razie starsze rodzeństwa przyprowadzają młodsze, ale też tak. Dla nas to jest frajda, bo mamy kontakt, cały czas widzimy te starsze pokolenia i te nasze dzieciaki, które przychodziły jak to, takie maluszki jeszcze z kocykiem pod paszką. A teraz już takie dorosłe szkolniaki. No też spotykamy dzieci. Bo też, ponieważ one mieszkają w okolicy, więc w drodze do pracy często spotykam dzieci, które już ukończyły kilka lat temu przedszkole. A też fajnie. I zawsze się witają, zawsze opowiadają, co o nich słychać. Nawet takie odnoszę wrażenie, że lubią, jak przypominamy, że chodziły do przedszkola, choć oczywiście mówią, że w szkole jest na pewno lepiej teraz, bo więcej mają wolności chyba. No ja nie wiem, czy bym syn by potwierdził, bo on woli się bawić niż uczyć. No, tak bywa. Natomiast co ciekawe, tak się zastanawiam, przed programem, czy pani pamiętają te wszystkie dzieciaki, ale nasza rozmowa przed 20 wskazuje, że tak, no bo tutaj tak. Pani Ania tu w ogóle wymieniła mi z nazwiska nawet niektóre dzieciaki, które były w tym czasie, tak, kiedy właśnie tak, mój Kuba chodził do tego przedszkola i które no, ciągle gdzieś tam w pamięci pozostają. Są jakieś takie dzieciaki, które szczególnie sentymentem do życia. Oczywiście poza konkursem jest mój syn i o nim nie rozmawiamy. W ogóle generalnie chyba te dzieci, które na samym początku przyszły do przedszkola, ponieważ to w ogóle było taki emocjonalny czas. To bo to była też niewielka ilość dzieci. To był taki dom, tak naprawdę. Tak. Taka rodzina. To zdecydowanie chyba je po prostu pamięta się najbardziej. No to... mamy też chłopca, który mieszka w tym bloku, w którym jest przedszkole i mimo, że chodzi do szkoły, to jeszcze do ubiegłego roku bywał u nas na akcji letniej, w wakacje, no ponieważ proszę. Rodzice mieli problem, nie wiedzieli, co z nim zrobić, więc bywał też w przedszkolu. No więc on jest chyba tak najbardziej taki nasz w tym momencie. Nawet Michałek. Czytał, tak Michał, nawet czytał dzieciom bajki, one bardzo taki z dumą patrzyły, że to dziecko właśnie chodziło do tego przedszkola, a teraz jest taki prawie panem Michałem. I już niedługo zacznie się golić, tak? I... Dla maluszków. Dobrze, to my zrobimy małą przerwę muzyczną. Jak już byli czarno-czarni, taki klimat troszeczkę związany z Nashville, to pozostaniemy jeszcze w tych klimatach na momencik. Johnny Cash, utwór I'm moving on. I asked Hank Snow if he wrote I'm moving on. He said, yes, I wrote it all. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Take that
that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind, it would be there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice that you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your way, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep a moving on, stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Johnny Cash, I'm moving on. Pięknie nam zagrał, zresztą to był artysta nietuzinkowy. Lubicie Johnny'ego Casha? Tak. Drogie panie, przedszkole Puchatek to nie tylko miejsce zabaw, to nie tylko miejsce, w którym dzieciaki można zostawić pod dobrą opieką, profesjonalną opieką, ale to także miejsce, w którym macie pewne założenia edukacyjne dla tych dzieciaków. Jak wygląda w chwili obecnej wasz program? W jaki sposób, że tak powiem, staracie się edukować te młode pokolenie nowych przedszkolaków, tych dzieciaków, które tutaj spędzają ten czas, pierwszą taką swoją edukację przechodzą tam? No dużo można by powiedzieć tutaj na ten temat. Mamy czas, możemy mówić. W ogóle dzieci w wieku przedszkolnym przede wszystkim bardzo są zafascynowane poznawaniem rzeczywistości, poznawaniem świata. Więc staramy się wprowadzić takie programy i tyle zajęć dla dzieci, żeby im to umożliwić. Między innymi, na przykład, to, jaki program wprowadzamy, sprawia, że dziecko staje się na przykład podróżnikiem, geografem, doświadczalskim, pomysłowcem, miłośnikiem przyrody na przykład. Wprowadzamy takie programy typu Planeta i ja. Na podstawie tego programu dzieci poznają globus, no to są już takie szczegóły, prawda? Ale no ale to są, przede wszystkim tak, poznają globus, kulę ziemską, wiedzą jak jest zbudowana, poznają kontynenty, krainy, państwa, miasta, wiedzą, znają roślinność, znają zwierzęta, które występują na świecie, na różnych kontynentach. No jest to taki cykl programów Podróż palcem po mapie. Program Pomysłowiec pokazuje dzieciom na przykład, poznają poprzez pracę różnymi materiałami żelowatymi, klejami, nie wiem, galaretowatymi na przykład. W ten sposób wyostrzają jakby zmysł dotyku. To są takie zajęcia bardzo ciekawe, które dzieci bardzo lubią. Są zajęcia typu doświadczalski, gdzie dzieci poznają prawa chemii, fizyki. Staramy się, żeby na tych zajęciach było, znaczy zajęcia i zabawy takie eksperymentalne prowadzone są w ten sposób, że dzieci stawiają również hipotezy i później sprawdzają, weryfikują swoje hipotezy. Dzieci bardzo lubią takie programy, te wszystkie zajęcia. Jest też cykl zajęć dla młodszych dzieci, a to ciekawe, gdzie również poznają rzeczywistość wszelkimi zmysłami. No, generalnie jest to taka sytuacja, jest to takie miejsce, w którym dzieciaki mogą doświadczyć pewnych rzeczy, nie tylko porozmawiać o tych rzeczach, zdecydowanie nie tylko tak, je zobaczyć, ale także przede wszystkim doświadczyć i zobaczyć, poczuć to. Tak, zdecydowanie stawiamy na to, żeby dzieci w bezpośrednim kontakcie z danym przedmiotem poznawały i żeby też właśnie bardzo dużą wagę też przywiązujemy do tego, żeby stawiały hipotezy, żeby one, co się stanie, jak myślisz, co się stanie, jak wlejemy do tej substancji
substancję inną substancję, prawda? No i dzieci wtedy wymyślają, co tam może się stać. Sprawdzają, czy olej rozpuszcza się w wodzie na przykład, a co mu się rozpuszcza w wodzie, a co powstanie, jak stworzą się jakieś tajemnicze mieszanki, mieszaniny. Sprawdzają takie, no przychodzą mi do głowy tematy, czy skamielina o przeszłości przypomina, czy krtań drga na przykład i co się dzieje, w jaki sposób głos się wydobywa. No to jest szereg takich tematów, które w ramach programu doświadczalskiego dzieci mogą poznawać. Prowadzimy też taki program w mrowisku na przykład, gdzie dzieci poznają mrówki, ich życie, zastanawiają się na przykład, czy mrówki mogłyby nosić buty. No to są takie śmieszne tematy, ale dla dzieci to są bardzo atrakcyjne tematy i one rzeczywiście w bardzo poważny sposób wypowiadają się na ten temat i chętnie sprawdzają. Robią na przykład kopce, ponieważ nie możemy na przykład w danym momencie mieć kopca mrowiskowego w przedszkolu. W związku z tym na przykład robią z tartej marchewki kopiec. Aha. I wtedy powstaje takie mrowisko, wykonują później mrówki z innych materiałów i w ten sposób jakby przybliża im się ten świat. Aha. Jest im łatwiej. A było takie coś, co zaskoczyło panią, na przykład jakieś te pomysły dzieciaków, które nie wzięliście pod uwagę? Zdarzyło się... W ogóle dzieci generalnie zaskakują pytaniami. Nam czasami dorosłym nie przychodzą niektóre pytania nie narodziłyby się w ogóle. Chyba w naszych głowach my przyjmujemy niektóre rzeczy jako oczywiste, a dzieci ze swojego punktu widzenia zadają pytania, że po prostu potrafią nas zaskoczyć pytaniami chociażby, dlaczego trawa jest zielona. I no, musimy mieć jakieś gotowe odpowiedzi, być przygotowane na to. Także takie zajęcia też stymulują właśnie do tego, że one zaczynają myśleć, kalkulować, wyobrażać sobie pewne rzeczy i te działania właśnie mają to na celu, żeby nie zamykać je w formie takich zajęć wykładowych, tylko właśnie stymulować je do tego, że to one mają być kreatywne. Tak naprawdę często dzieje się tak, że poprzez właśnie pytania dziecięce, to one prowadzą te zajęcia, dlatego że nauczyciel elastycznie musi reagować do tych zapytań i jakby iść w tym kierunku zainteresowań dzieci. Czyli dzieci też inspirują nauczyciela, a jeśli chodzi o taką pytanie, znaczy odpowiedź, jakby pomysł taki niezwykły dzieci, kiedyś na pytanie, do czego, po co człowiek ma skórę, dziecko odpowiedziało, żeby ubranie się nie wybrudziło krwią. Dobra, na to mnie wpadł. Tak, no, a później już inne pomysły, akurat ten pomysł zapamiętałam, bo mi się bardzo spodobał. No, mam wrażenie, że macie przede wszystkim wielki ubaw pracując z tymi dzieciakami, oczywiście. Że to nie jest tak naprawdę fabryka, do której przychodzicie od godziny 8, potem kartę odbijamy o godzinie 17 czy tam 16 i koniec, tylko to jest taki czas dla was też takiej zabawy i ten czas nie tylko wy dzieciakom dajecie coś, ale i te dzieciaki wam też dają. Tak, zdecydowanie tak. Właśnie dzisiaj już, jak wspomniałam, że wychodząc z domu nie mówię, że idę do pracy, ale idę do przedszkola, bo rzeczywiście tak jest, że dzieci mają niesamowite pomysły i kiedy pan zapytał, jakie dzieci wspominamy z sentymentem, to prawdę powiedziawszy wszystkie, muszę powiedzieć, bo tak wymieniłam niektóre sytuacje, ale często jest tak, że dosłownie codziennie wydarzą się jakieś sytuacje, czy właśnie coś śmiesznego dziecko powie, czy zachowa się w taki zabawny sposób, że wszyscy chodzimy, opowiadamy i sobie właśnie jako historię przekazujemy oczywiście rodzicom, którzy też uwielbiają słuchać takich opowieści i chętnie im to opowiadamy, bo jest to dla nas też świetne. Dobrze, to za momencie, zaraz wrócimy na ten Radia Bemowo FM, porozmawiamy jeszcze sobie o przedszkolu. Dla was, drodzy państwo, a tym razem pojedziemy tak troszeczkę bardziej rockowo, zespół właściwie, wybierzemy z playlisty. Niech będzie Slash, nowość w Radiu Bemowo FM. A co? To jest to nowość w Radiu Bemowo FM. We're born to
Slash w Radiu Bemowo FM. Nowość World on Fire. Czekam na płytę. Mam nadzieję, że będzie równie mocna jak ten kawałek. A ze mną pani Ania, pani Agnieszka, przedszkole Puchatek. No i rozmawialiśmy na temat założeń programowych. Warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, bo ciągle mamy takie zamieszanie dotyczące tak zwanych dzieci z zerówki, czy mają iść w zerówce do pierwszej klasy, czy też mają tą zerówkę odbyć jednak, a potem pójść w wieku 7 lat do pierwszej klasy. Panie, z tego co pamiętam, bo Kuba przychodził ten moment, zerówkę prowadził właśnie w państwa tutaj w Puchatku. Czy nadal ta sytuacja jest, że państwo przygotowujecie te dzieci mimo wszystko do tej szkoły? Dalej jest ten program związany z zerówką w ramach przedszkola? Jak to wygląda obecnie? W dalszym ciągu, dopóki dzieci mają jeszcze możliwość wyboru, rodzice no tak naprawdę podejmują tą decyzję, to w dalszym ciągu i jeszcze w przyszłym roku w naszym przedszkolu też zerówka dla dzieci sześcioletnich
jest kontynuowana. W dalszym ciągu no, część rodziców jednak decyduje się na to, żeby jeszcze 6-letnie dzieci pozostawić w zerówce przedszkolnej. Ale państwo normalnie prowadzicie, realizujecie ten projekt, który jest przez ministerstwo określony dla zerówkowiczów, tak? No tak naprawdę w tej chwili i dzieci 5-letnie mają program przygotowania szkolnego. Już 5-letnie. Ponieważ obecne 5-latki wrześniowe już idą do szkoły jako 6-latki obowiązkowo, już nie mają wyboru. Aha. Dzieci z drugiego półrocza jeszcze ten wybór mają, stąd my akurat no, cała właściwie taka grupa dzieci, która zostaje jako 6-latki w przedszkolu. Tak naprawdę, jeśli chodzi o przygotowanie do szkoły, to myślimy o tym już od dzieci, które przychodzą od 3-latków, już prowadzone są zajęcia, które małymi kroczkami, wiadomo, że w inny sposób, innymi metodami, innymi programami przygotowują dzieci do pójścia do szkoły, wprowadzają już w programy, które mają na celu przygotowanie do szkoły, bo no, szczerze mówiąc, no, mamy takie podejście, takie zdanie, że czym dzieci mają większą wiedzę, większą umiejętności, samodzielność, czują się pewniej po prostu, jak idą do nowego środowiska, do szkoły już po tym okresie przedszkolnym, zdecydowanie ten start jest lepszy. W związku z tym no, duża rola przedszkola, żeby dzieci fajnie przygotować do pójścia do szkoły. A te przygotowanie prowadzi tutaj stała kadra u was? To są te ciocie, które opiekują się na co dzień dziećmi, czy to jest jeszcze, macie państwo zewnętrznych jakichś tam nauczycieli, którzy przychodzą specjalnie realizować dany projekt u was tutaj w przedszkolu? Podstawowe zajęcia prowadzą nauczyciele w przedszkolu, natomiast są też instruktorzy zajęć dodatkowych. Na przykład język angielski, który jest prowadzony codziennie w przedszkolu, to jest osoba, to jest instruktor zajęć instruktor języka angielskiego. Tak też jest w przypadku rytmiki, czy zajęć ruchowych, które nazywają się fany judo. Są też zajęcia z ceramiki. A te fany judo to jest zajęcia ruchowe w sensie nauka, tam jakiegoś powiedzmy stylu? No jest to nie tyle nauka stylu, ile takie ogólnorozwojowe, fizycznie rozwijające, uczące też dzieci bezpiecznego upadania na przykład, robienia przewrotów w przód, przewroty w tył, czyli usprawnianie w ogóle całego ciała. Jeśli chodzi o usprawnianie małej motoryki, czyli dłoni, to są zajęcia z ceramiki z kolei prowadzone i to są też przez osobę prowadzoną z zewnątrz. I jak już jestem przy małej motoryce, to z kolei w przedszkolu nauczycielki prowadzą też zajęcia, które nazywają się zygzaki. To są takie zajęcia, których celem jest właśnie usprawnienie małej, dużej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, co jest bardzo ważne w momencie, kiedy dziecko będzie musiało pójść do szkoły, pisać, odwzorowywać, prawda, różne wzory. No i są to ćwiczenia najpierw na dużej powierzchni w przypadku małych dzieci, a później na małej, paluszkiem, dłonią. Dzieci malują dłońmi po dużych powierzchniach. No a ostatni etap, no to już są wodzenie palcem po znakach literopodobnych, czy ewentualnie literach i następnie przyrządem do pisania. Edukacja przez ruch to są takie zajęcia, rytmiczne zabawy edukacyjne, podczas których do manipulacji właśnie tej rytmiczno-muzycznej, rytmiczno-edukacyjne są wprowadzone kredki, farby, kleje, no, taśmy klejące, różne takie elementy i dzieci przy muzyce, która wtóruje tym. Przepraszam. Nic się nie stało. Tak. Dzieciom towarzyszy muzyka i one w tym momencie pod wpływem emocji wykonują pewne prace plastyczne. Są to takie dzieła niemal artystyczne. A, czyli to jest muzyka, tak, stymuluje powiedzmy tak, pewne... Tak, a właśnie jakieś... w sposób taki zabawny, w sposób taki, który rozluźnia jakby dzieci, prawda, nie ma takiego napięcia dłoni, bo jest taka tutaj ta wolność i swoboda, prawda, muzyka sprawia, że dziecko jest wyciszony, zrelaksowany, nie ma napięcia i to sprzyja rozwijaniu tej małej motoryki, co jest bardzo ważne w tym przypadku. Wprowadzimy również w zakresie edukacji językowej program
profesora Bronisława Rocławskiego, który nazywa się Glottodydaktyka. Dzieci poznają litery na tle całego alfabetu, poznają, zwracamy uwagę na różnice w wyglądzie liter. No, trudno byłoby opowiadać może o całym programie w tym momencie. Jeśli ktoś jest zainteresowany istotą jakby tego programu, to polecam przejrzeć. Natomiast w tym programie dzieci poznają te litery, różnice w ich wyglądzie, ale również wprowadzamy zasady ortograficzne i dzieci potrafią powiedzieć, dojść same do tego, na przykład wyraz globus, arbus, słychać na końcu coś innego, a zapisujemy też w inny sposób. I dzieci wiedzą i potrafią wytłumaczyć, wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Reguły ortograficzne na własną logikę, co daje im możliwość zapamiętania tego na zawsze tak naprawdę, nie przez jakieś wykute formuły. Czyli generalnie rzecz biorąc kojarzeniowo, żeby dzieci tutaj funkcjonowały. Metoda dąży do tego, żeby dzieci same tworzyły te reguły na własną logikę, i przez to przyswajają to po prostu na całe życie. No i ważne też w tej metodzie jest to, że nauczyciel zwraca uwagę na to, że dana litera wygląda w ten sposób, ale może brzmieć inaczej. Inaczej ją zapisujemy, a inaczej wymawiamy. No, to powiem szczerze, to jest bardzo fajne, bo to jest praktyczne. Oczywiście, jednak, mają problem, także tak. To... Oczywiście, no może to słuchając brzmi, że to jest coś trudnego i w ogóle niepojętego prawie, że dla dzieci, ale proszę uwierzyć, że dzieci się doskonale bawią. Są to zajęcia w formie zabawy. Dzieci zaczynamy od wypowiadania sylab, co jest naturalną skłonnością dziecka. Dużo fajnych pomocy. I bardzo dużo mamy ciekawych pomocy i dzieci bardzo lubią tą metodę. Daje ona rzeczywiście bardzo dobre rezultaty. Dobrze, no to na koniec ja mam takie pytanko techniczne. Wiem, że jeszcze parę miejsc wolnych jest w przedszkolu. Czy osoby, które chciałyby zobaczyć to przedszkole, mają jakiś wyznaczony czas, na przykład, gdzie pokazujecie Państwo jakiś dzień otwarty robicie, albo coś w tym stylu? Czy po prostu można przyjść, zobaczyć? Były już takie dni, nie mniej, ponieważ przedszkole czynne jest przez całe wakacje. Nie stawiamy takich ograniczeń, że pokazujemy przedszkole w jakimś wyznaczonych godzinach, na które się specjalnie przygotowujemy. Zawsze można zadzwonić, poinformować o chęci przyjścia, bądź często rodzice po prostu przychodzą. Czyli z tak zwanego partyzanta z nienacka, żeby nie było na takiej zasadzie, że tutaj coś jest szykowane, tylko po prostu można zobaczyć żywe organizmy. Najwięcej rodziców przychodzi w tej formie. Czy w wakacje macie Państwo jakiś, powiedzmy, czas dla tych rodziców, którzy załóżmy nie mają dzieci w Waszym przedszkolu, ale chciałyby zostawić na ten okres wakacyjny, na przykład pod Waszą opieką dzieciaki? Jest taka możliwość? Tak, jest taka możliwość. Zapraszamy. W wakacje przyjmujemy również dzieci z innych przedszkoli, czy dzieci, które nie chodzą do przedszkola. Chętnie porozmawiamy, oprowadzimy po przedszkolu, pokażemy i przyjmiemy do swojego grona. No dobrze, to jeszcze przypomnimy stronę internetową. www.przedszkolepuchatek.edu.pl. Jest Facebook? Jeszcze nie ma, ale już jest, chociaż jest przygotowany, ale mało wiadomości jeszcze na nim. Myślę, że od września poprawimy to. Dobra, no to nie będę polecał na razie profilu facebookowego. Na pewno stronę internetową warto zobaczyć. Jeżeli jesteście, drodzy rodzice, jeszcze niezdecydowani, to osobiście polecam. Nie robię tutaj kampanii marketingowej, po prostu doświadczyłem tego przedszkola na własnej skórze. Dziecko skończyło, również zerówka tam i uczy się dobrze jak na razie, póki co, więc dobrze się, że tak powiem, rozwijało akurat w tym przedszkolu. Pani Agnieszko, pani Aniu, dziękuję za wizytę Radiu BMW FM. Dziękujemy bardzo, wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy. No i zapraszamy oczywiście do przedszkola. A ja wszystkich zapraszam do pozostania z Radiem BMW FM. Ja jeszcze oczywiście się odezwę jeszcze przez najbliższe 20 minut, zanim Olaf Wojak będzie przejmował nasze studio i będzie rozmawiał o dość istotnych sprawach związanych z ekonomią. A póki co dla Państwa Van Halen, Dance the Night Away.